16 października na blogu Promos pojawia się informacja, iż wersja 2.42 jest już dostępna. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Community News, a dzisiejsze informacje będą dotyczyły mapy Promos, a dokładnie dzisiaj będzie mowa na temat nowej wersji, wersji 2.42, która głównie posłuży do tego, aby móc zagrać na multiplayerze na serwerze Promos. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, no to w takim dużym skrócie powiem, że projekt Promos i projekt Trackers MP, czyli multiplayera do ETS-a, powiązały siły, zawiązały współpracę i powstanie specjalny serwer multiplayera, na którym będzie można zagrać na mapie Promos. Będzie to osobny serwer, natomiast reszta zwykłych serwerów, jakie były, pozostaną. W takim dużym skrócie. No i akurat ta wersja, o której była mowa od początku, czyli 2.42, czyli wersja, która jest kompatybilna z multiplayerem, została już wydana przez Promos, jednak jeśli chodzi o sam multiplayer, to jeszcze takowy serwer nie jest włączony. Jeszcze chwilę trzeba poczekać, aż tutaj multiplayer, aż Trackers MP włączy serwery, no i oczywiście poinformują nas o tym na swoim blogu. I w sumie na początku tego posta mamy tutaj na pomarańczowym, takim ciemnym, żółtym prostokącie napisaną dosyć ważną wiadomość. Promos 2.42 zapewnia zgodność z najpopularniejszym modem do ETS-a, czyli Trackers MP. Jeśli chcesz nadal grać w trybie dla jednego gracza, nie musisz aktualizować Promos, ponieważ 2.42 nie dodaje żadnej nowej zawartości. Jedynie ta wersja ma za zadanie sprawić, aby mapa Promos była kompatybilna z specjalnym serwerem Trackers MP. Jeśli planujesz grać w Promos w trybie wieloosobowym, Promos 2.42 jest koniecznością. Promos 2.42 będzie również działać w trybie dla jednego gracza. Promos 2.42 działa tylko na wersji ETS-a, na wersji 1.35, więc jeśli ktoś tutaj akurat gra na OpenBecie 1.36, no to musi się cofnąć, wyłączyć tą betę, wrócić do obecnej wersji gry, bo tylko na tej działa w sumie multiplayer, jak i ta wersja Promosa. Natomiast tutaj też była wcześniej powiedziana informacja, że jeśli ktoś na przykład chce grać na multiplayerze, ale z drugiej strony chce też jeździć na single player na Promosie, no to ta wersja akurat też będzie dobra, ale nie musi jej instalować, jeśli gra tylko na trybie single player, ponieważ nie dodaje ona żadnych większych zmian, więc nie jest konieczna do pobierania, natomiast do multiplayera jest wymagana. No dobra, i to tyle jeśli chodzi o to okienko, teraz przechodzimy do głównej części postu, no i tutaj jest akurat też przypomnienie na początku. Pamiętaj, że Trackers MP nie włączył jeszcze serwera Promos do trybu online. Śledź ich serwisy społecznościowe, aby otrzymać powiadomienia o uruchomieniu serwerów Promos. I oczywiście, kiedy pojawi się taka informacja na blogu Trackers MP, to u mnie na pewno w niedługim czasie pojawi się też odcinek na kanale. Promos 2.42 wprowadza kilka bardzo istotnych poprawek, aby uzyskać zgodność Trackers MP z Promosem. Niektórzy mogą myśleć, że to łatwe zadanie, ale zapewniam cię, nie było. Trzeba było wprowadzić kilka dużych zmian w danych prefabrykowanych na całej mapie. Chociaż próbowaliśmy naprawić większość problemów ze zgodnością, możemy zebrać wystarczającą ilość danych tylko wtedy, gdy wiele osób z nich korzysta. Dlatego też wersja 2.42 jest uważana za otwartą wersję beta, w której wciąż zbieramy dane o potencjalnych problemach, które mogą wystąpić podczas grania w Promos w Trackers MP. Więc jak widać tutaj takie ostrzeżenie, jak to działa, że jeszcze to jest nie do końca dorobiona wersja, że tutaj nadal będzie sprawdzane, jak ta wersja działa z multiplayerem. Więc jeśli takowe problemy będą się pojawiały, no to należy je zgłaszać. Tutaj akurat Promos wspomniał o tym. Ponieważ Promos nigdy nie został zaprojektowany do współpracy z Trackers MP, ogromnym zadaniem jest sprawienie, aby wszystko działało od pierwszej próby. Oczekujemy, że wydamy aktualizację do wersji 2.42 w krótkim czasie, no od 1 do 2 miesięcy, aby uwzględnić również aktualizację 1.36, która jest obecnie w wersji Open Beta. Więc akurat tutaj będą czekali z tymi wielkimi poprawkami, pierwszymi poprawkami do tej wersji, na moment, kiedy wyjdzie też najnowszy update 1.36. Otworzymy nową sekcję forum, na której możesz zgłaszać wszelkie problemy, które napotkasz podczas korzystania z wersji 2.42 z Trackers MP.
Pamiętaj, że jeśli znajdziesz problem, który podejrzewasz, że jest spowodowany przez klienta TrackSMP, rozważ zgłoszenie problemu na stronie TrackSMP, jako chcielibyśmy zarezerwować nasze fora na problemy spowodowane przez promos w połączeniu tylko z TrackSMP. Więc jeśli ktoś tutaj zauważy jakiś problem, ale zauważy, że jest to problem wynikający nie z mapy, nie wiem, nie znalazł tam jakiejś dziury, ścian, tego typu rzeczy, tylko coś jest nie tak z multiplayerem, no to najlepiej to zgłosić na forum TrackSMP. Natomiast jeśli jest coś z mapą, no to wtedy najlepiej to zgłosić na forum Promoca. Wiadomo, takie to trochę pokomplikowane, momentami nie wiadomo, czy to jednak z tego wynika, ale myślę, że jeśli ktoś tutaj coś się pomyli, no to myślę, że moderatorzy, czy też administratorzy, czy ktoś z działów tutaj technicznych jednak przymknie na to oko, no bo bądź co bądź jeden projekt, jak i drugi, no współpracują ze sobą, więc na pewno jakoś będą działać wspólnie, żeby rozwiązać dane problemy. I idąc dalej, tutaj mamy trailer, który był już od września widoczny na kanale Promos, więc to już widzieliśmy. Promos 2.42 pozwoli Wam rzucić okiem na to, co TrackSMP i Promos mają do zaoferowania. Nadchodząca wersja Promos będzie zawierała mnóstwo poprawek, aby poprawić wrażenia. Nie zapominajmy, że wciąż pracujemy nad tworzeniem nowych obszarów zarówno w ETS, jak i w ATS-ie. Aby być na bieżąco z tymi zmianami, odwiedź nasze fora. I tak, jeśli chodzi o nowe tereny, to faktycznie na forum Promosa co chwilę, no może nie co chwilę, ale co jakiś czas pojawiają się zdjęcia z nowszych obszarów, jakie tam robią. I zapewne te obszary trafią jako publiczne, już dostępne obszary, które można zwiedzić, pewnie w wersji 2.5. Oczekujemy, że wielu z Was będzie miało pytania dotyczące tego, jak dokładnie Promos będzie działał w TrackSMP i jak samemu zacząć grać w Promos w TrackSMP. Jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania w artykułach z bazy wiedzy, które TrackSMP opublikuje na swojej stronie internetowej bliżej wydania. Wszystko, czego potrzebujesz od nas, to najnowsza wersja Promos, w tym przypadku Promos 2.42, zainstalowana w Twoim folderze mod. Jeśli Promos 2.42 działa w trybie dla jednego gracza, będzie działać również w trybie multiplayer, w trybie wieloosobowym. I tutaj mamy akurat odnośnik do strony, skąd możemy oczywiście pobrać najnowszą wersję Promosa. I akurat tu jeszcze na dole informacja, ale co jeśli chce grać tylko dla jednego gracza. Promos 2.42 będzie działał zarówno w TrackSMP, jak i w trybie dla jednego gracza. Jeśli chcesz grać tylko w trybie dla jednego gracza, Promos 2.42 uważa się za normalną aktualizację, a wszystkie przyszłe wersje Promos będą kompatybilne zarówno single player, jak i TrackSMP. Należy pamiętać, że Promos 2.42 nie dodaje nic nowego w porównaniu do Promos 2.41, więc aktualizacja nie jest koniecznością dla osób, które chcą grać tylko dla jednego gracza. I o tym mówiłem na początku. Nasze nowe partnerstwo z TrackSMP nie oznacza, że będziemy działać inaczej niż dotychczas, bo nadal będziemy ulepszać i rozszerzać mapę w taki sam sposób, jak robiliśmy to przez ostatnie 6 lat. A więc jeśli chodzi o tą w sumie długą informację, o ten cały post, to w sumie tyle, czego dowiedzieliśmy się od Promosa. No i w sumie najważniejsze jest to, żeby po prostu zainstalować tą wersję, żeby mieć w swoim folderze mod. Natomiast jeśli chodzi o resztę informacji, no to tutaj musimy czekać na post na blogu TrackSMP, ponieważ oni tam wszystko powiedzą, co zrobić, aby to działało. No tutaj sam Promos napisał, że oni tutaj mieli za zadanie tylko wypuścić wersję 2.42, gracze mają ją pobrać, dać do odpowiedniego folderu, w tym przypadku mod w ETS-ie, i czekać na dalsze instrukcje od TrackSMP, bo reszta no to już do nich należy. Ale jeśli chodzi o dalsze informacje, no to tak jak jest tu mowa, trzeba jeszcze poczekać na właśnie informacje od multiplayera. A kiedy to będzie? Może w tym tygodniu. Może przed weekendem, może się wyrobią, zobaczymy. Ale jak coś, no to pamiętajcie, że te informacje pojawią się u mnie na kanale. A jeśli chodzi o te dzisiejsze informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.